Myślałem, że włączę coś lepszego, ale nie. Niestety, niestety widzowie. Oj, oj, oj. Zaczyna się, zaczyna się. Wracaj. Kanału to początek imienia i nazwiska, to powinnam się nazywać Paulina Giacomo. Czekaj. Jeżeli nazwa kanału to początek imienia i nazwiska, to powinnam się nazywać Paulina Giatowska. Zanim przyszłam do ekipy, byłam prostą, poczciwą dziewczyną. Ble. Członkowie ekipy jak nagrywają ze mną, to mają minę, jakby byli u szefowej na dywaniku. I kurwa prawidłowo. Patec uciekł nagrywać do Czarnobyla, bo było tam mniejsze promieniowanie niż na moich filmach. Reszta członków ekipy dostaje pieniądze i telewizory, więc na razie nie ma rudzu. Zdrowie można odzyskać, a taki kulet 8K to nie w chuj dmuchał. Gdybyś mnie montował, też byś się znieczulał. W odcinku o obrzydliwym jedzeniu umieściłem korniszony, pomidory w oleju i rybę z puszki. Bieda jest obrzydliwa. Wszystko, co tylko dotknę, jest w różowych barwach. Może oprócz życia prawników ekipy, hehehe. Chciałabym mieszkać w różowej utopii. Wyglądam dzisiaj jak? Brzydko. Żeby kanały komentarzy nie miały się do czego przyczepić, moje filmy musiałyby się kończyć na intro. Poszłam za pora do seksmasterki i w filmach pokazałam sowę, teraz żałuję bardziej niż Natsu. Im jestem starsza, tym wyższym głosem mówię. Niedługo będą mnie słyszeć tylko psy i nietoperze. Dzień dobry, chciałem poprawić kolokwium z prawa autorskie, albo chuj co złego może się wydarzyć. Rano dodaję pozy, wieczorem dostaję pozwy. Robię content instagramowy na YouTubie, żeby również w tym jednym azylu normalności nastolatki mogły czuć presję kompleksów. Niech je... O, wreszcie dobry tekst. Gniecie. Na górze followy, na dole bijemy. Sprzedaję pudry, pomadki i kremy. Często mówię gdzieś tam, bo daje mi to chwilę na zebranie myśli, a ten, kto zbierał grzyby w marcu, wie, dlaczego mówię to tak często. W moim kapowniku na Pinterestie mam listę przyszłych milionerów. A jak Karol zjadł kolację, którą przygotowywałem do wieczornej rutyny, to przez 5 dni miał minę jak mikser w pierwszym sezonie. Będę właścicielką największej korporacji modowej, bo sprzedaję polskie produkty z Chińskiej Republiki Ludowej. Moją ulubioną prawniczą maksymą jest ignorancja, lec coś tak tam coś dobra jebać, lecę na pazurę. W tym całym zamieszaniu prawniczym nie będę adwokatem diabła, bo nie będę adwokatem. Skompletowałem wszystkie artefakty influencerki z LA, Jordany, Trampki, Diora i Balenciagi. Nie pozwolę Sylwkowi zniszczyć ekipy, to moje zadanie. Jakiś leśny dziad wciąż mnie stalkuje, będzie trzeba to i jego wybluruje. Jeśli kradzież to inspiracja, to można śmiało powiedzieć, że pan influencer Stalin wyretuszował 100 milionów ludzi z powierzchni ziemi. I jeszcze na koniec apel Vidbrosi, przestańcie już zapraszać członków ekipy do wywiadów, bo się to rozpiździ do reszty. Szkoda ciężkiej pracy Karola. Karol, zobacz, jakie studio mi zrobili. Nie karoluj do mnie teraz. Jeżeli jakimś o, kurwa, cudem mało wam tematu sowy, to kliknijcie w link różowy. No cóż.